Zmarł profesor Jacek Woźniakowski. Historyk sztuki, pisarz, publicysta, współzałożyciel wydawnictwa Znak. Przed wojną ukończył podchorążówkę. Bił się w kampanii wrześniowej. Wtedy też został ranny. Po wojnie w 1957 roku został redaktorem naczelnym miesięcznika Znak. Był jednym z założycieli wydawnictwa o tej samej nazwie. Myśmy ogłosili w Tygodniku Powszechnym, że chcemy założyć wydawnictwo i dostaliśmy od 900 czytelników, czasem bardzo drobne, ale tak wzruszające przez to składki, że mogliśmy wystartować. W 1990 roku został pierwszym po upadku komunizmu prezydentem Krakowa, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Biurków, w którym się urodził, znał jedynie z fotografii. Los sprawił, że nigdy nie zamieszkał w rodzinnym domu. Jacek Woźniakowski miał 92 lata. Profesor Andrzej Dłużniewski, malarz, rysownik, profesor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kilkanaście lat temu na skutek wypadku samochodowego stracił wzrok. Napisał wtedy książkę. Nadal malował i nadal tworzył swoje instalacje. Obrazy dyktował żonie. Wszyscy przeżywamy noc. Połowa życia to jest po ciemku. Więc doświadczenie tego każdy ma. I nadal prowadził zajęcia ze studentami. Staram się nie myśleć, że to tragedia, bo wszystko staram się robić tak, jak robiłem do tej pory. Mówiono o nim, że należał do grona artystów-filozofów. Nie żądał pełnej akceptacji, ale swym myśleniem potrafił inspirować innych. Andrzej Dłużniewski zmarł w grudniu 2012 roku. Erazm Ciołek miał 75 lat. Fotografował historię. Wtedy nie zdawał sobie sprawy, jak ważne będą to zdjęcia. Pierwszy raz od władzy ludowej oberwał, gdy kręcił się z aparatem wśród strajkujących studentów. Był marzec 68 roku. Potem stocznia rok 80. Msze za ojczyznę księdza Jerzego Popiełuszki. Oczywiście wtedy nikt z nas nie sądził, że to się skończy powodzeniem. Mówił, nie byłem obiektywny. Szukałem ujęć obnażających tamtą stronę i chciałem uzupełnić to, co nie znalazło się w publikacjach oficjalnych. Fotografował narkomanów. Świat dopiero w Polsce odkrywany. Przecież w szczęśliwej, socjalistycznej Polsce nie mogło być narkomanów. I tracił wzrok. Poleciał do brazylijskiego uzdrowiciela. Machaj. Widzę. Erazm Ciołek zmarł w listopadzie 2012 roku. Krzysztof Dunin-Wąsowicz był sprawiedliwym wśród narodów świata. Był historykiem, warszawianistą, autorem ponad 20 książek i kilkuset prac naukowych z historii nowożytnej i najnowszej. W czasie II wojny światowej walczył w AK. Pomagał Żydom z Żegoty. Wywieziony do obozu koncentracyjnego Stutthof, zdołał uciec. Walka o przeżycie Żydów, znaczy o uratowanie Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej była walką cichą, codzienną, mających na celu uratowanie tej garstki Żydów, których jeszcze można było uratować. Na medalu wręczonym Krzysztofowi Dunin-Wąsowiczowi widnieje napis: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Krzysztof Dunin-Wąsowicz miał 90 lat. Zmarł w maju tego roku. Zmarł Andrzej Garlicki, historyk i publicysta.
W jego książkach zaczytywały się pokolenia studentów. Był dziekanem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się najnowszymi dziejami Polski. To on w niesłusznych czasach pisał o marszałku Piłsudskim. To on opowiadał o mechanizmach przewrotu majowego. Dlatego w programach telewizyjnych często mówił o dojrzewaniu do parlamentaryzmu. Wiemy stosunkowo niewiele. Wykładał w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Zawsze opróżniał kieszenie studentów kolejną publikacją, bo honor kazał przeczytać każdą następną książkę. Zagrożona była stolica Francji. Nie unikał publicystyki. Pisał w kulturze, polityce. Profesor Andrzej Garlicki zmarł w kwietniu 2013 roku.